Człowiek w kosmosie. Z takim nagłówkiem wyszły gazety 12 kwietnia 1961 roku. Witam wszystkich serdecznie w odcinku poświęconym tematyce kosmosu. Czytamy w domu ze szkoły XYZ. Nazywam się Kiryl Kanarski. Zapraszam na wspólne świętowania Dnia Kosmonautyki. Dziś przedstawię najważniejsze i najbardziej rozpoznawalne nazwiska związane z podbojem kosmosu. Pierwszą osobą, którą chcę przedstawić, jest Konstanty Eduardowicz Ciołkowski. Urodził się 17 września 1857 roku w Iżewskoje, obwód Rzeszowski. Zmarł 19 września 1935 roku w Kałudze. Rosyjski uczony polskiego pochodzenia, jednym z pionerów kosmonautyki, twórca modelu teorii ruchu i budowy rakiety kosmicznej. Z zawodu był nauczycielem matematyki i fizyki. Sam wspominał, że połączył w sobie krew rosyjską i polską. Idee techniczne odkryte przez Ciołkowskiego stawiają podstawę działania wszystkich silników rakietowych i statków kosmicznych. Nazwiskiem Ciołkowskiego został nazwany jeden z większych kraterów księżycowych o średnicy 185 km oraz planetoida i ulice w Warszawie, Łodzi, Gdańsku oraz przebiegające przez kilka dzielnic najdłuższa ulica w Białymstoku. Na cześć Konstantyna Ciołkowskiego w 2015 roku miasta Uglegorsk w obwodzie amurskim w Rosji nadane nazwę Ciołkowski. Kolejną wybitną postacią jest Jakub Isydorowicz Perelman. Urodził się 4 grudnia 1882 roku w Białymstoku. Zmarł w Leningradzie. Rosyjski i sowiecki matematyk, fizyk, dziennikarz, pedagog, popularyzator nauk technicznych, autor pojęcia fantastyka naukowa. Właśnie jego książki natchnęły wielu uczonych. Również należy wspomnieć o takiej osobie jak Siergiej Pawłowicz Korolow. Urodził się 12 stycznia 1907 roku w Żytomierzu, zmarł 14 stycznia 1966 roku w Moskwie. Radziecki inżynier, mechanik, konstruktor pocisków balistycznych, rakiet i statków kosmicznych. Ojciec kosmonautyki, dwukrotny bohater pracy, laureat nagrod państwowych. 12 kwietnia 1961 roku Korolow zadziwiał światowe społeczeństwo. Zbudowany przez niego pierwszy pilotowany statek kosmiczny Vostok 1 zrealizował pierwszy w świecie lot człowieka do kosmosu Jurija Aleksiejewicza Gagarina. Pierwszy statek kosmiczny zrobił tylko jeden obrót wokół Ziemi. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jak się poczuje człowiek przy takiej trwałej nieważkości. Могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Петр, я заря один. Зажигание. Космонавтам, товарищам Гагаринам,
установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно. И в настоящее время чувствует себя хорошо. Sierpnia 1961 roku German Titów na statku kosmicznym Vostok 2 konstrukcji Korolowa wykonał drugi lot kosmiczny, który już trwał dobę. Na koncie Korolowa jest jeszcze wiele lotów, w tym pierwszy lot kobiety Walentyny Tereszkowej do kosmosu. Był współautorem projektu lotu do Marsa oraz idei stacji kosmicznej, do realizacji której nie dożył. Jurij Aleksiejewicz Gagarin urodził się 9 marca 1934 roku w Kłuszynie, zmarł 27 marca 1968 roku w okolicach Kirżacza. Obywatel świata, radziecki kosmonauta, pierwszy człowiek w przestrzeni kosmicznej, bohater Związku Radzieckiego, lotnik kosmonauta. Nie ma takiego kraju, nie ma takiego miasta, w którym nie byłby znane jego imię. Niestety nie dożył do dzisiejszych czasów, zginął w katastrofie lotniczej. Walentyna Władimirowna Tereszkowa urodziła się 6 marca 1937 roku w wiosce Balszoje Maslinikowo, obwód jarosławski. Kosmonautka, inżynier, posiadaczka odznaki lotnik, kosmonauta, pierwsza kobieta w kosmosie. Mirosław Hermaszewski urodził się 15 września 1941 roku w Lipnikach, lotnik, kosmonauta, generał brygady. Pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polek, który odbył lot w kosmos. Życzymy dla pana generała zdrowia i miejmy nadzieję, że odbędzie się spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim w naszej szkole. Na zakończenie nagrania proponuję posłuchać słów Jurija Aleksiejewicza Gagaryna. Ze swojej strony z Państwem się żegnam. Tradycyjnie życzę zdrowia,
Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Do zobaczenia i dobranoc. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, люди всех стран и континентов, я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. И эта ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. Как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далекий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи!